kochani, kolejny film z biura przenośnego w kabinie samochodowej. Kolejne ćwiczenie, które dotyczy kursu gry. Konkretny tytuł muszę wymyśleć. Jeszcze na etapie, jak nagrywam ten film, to jeszcze nie myślałem, jaki tytuł. Za 300 metrów skręć w prawo. Dobra, dziękuję panu. Ćwiczenie mianowicie dotyczy skali chromatycznej. Już jeden filmik mieliśmy powiedziany, ćwiczenia na sucho, skala chromatyczna, zagłębianie się w te tajniki teorii muzycznej, ale też od razu praktyki. O co mi tutaj chodzi? Powiedzieliśmy sobie o skali chromatycznej, że to jest tak naprawdę skręć w prawo. Czy ty musisz mi tu cały czas przeszkadzać? Już momencik, uno momento, kochani. No i wyłączyłem tego skubańca. Mianowicie chodzi o to, że skala chromatyczna ma kilka dźwięków, tak? 12,5 tonów. W skrócie wywodzi ona się z alfabetu ABCDEFG. ABCDEFG. Do tego dochodzą, to są białe klawisze na pianinie, do tego dochodzi 5 czarnych klawiszy, czyli to są te dźwięki z krzyżykami. One nie są absolutnie gorsze ani inne, tylko po prostu, no w skrócie można byłoby zrobić tak, że mamy A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P bodajże, tak? To będzie dodatkowe te 5 dźwięków. Jednak no, jest to zrobione tak, że mamy A, AIS, B, C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS, A. My to sobie mówiliśmy o tym, żeby to zrobić na sucho, żeby sobie poćwiczyć, w głowie sobie pomówić A, IS, B, C, CIS, D, DIS, E, FIS, G, GIS, A i w drugą stronę, żeby cały ten alfabet przewałkowywać od różnych dźwięków, czy na przykład od E do E w jedną i w drugą stronę, od A do A w jedną i w drugą stronę. No nie, więc jakby takie było to moje polecenie, żeby to zagrać. Tutaj mi teraz chodzi o to, że tak jak wcześniej powiedziałem, żeby nauczyć się grać na gitarze, na jakimkolwiek instrumencie, trzeba byłoby wpierw, jak to niektórzy mówią, znać dźwięki na gryfie, jakie mamy. Więc to właściwie to też można by powiedzieć, nie znasz dźwięków, to paszło won. Tylko że my mamy tabulaturę, która nam jakby to ułatwia, aczkolwiek troszeczkę mamy pewien brak wiedzy przez to, że nie wiemy, jaki dźwięk jest na trzecim progu, prawda? 3-5-7, 3-5-7-4-5, skala C-dur, ale nie wiemy, jakie tam dźwięki się kryją, bo nie wiemy, co później dalej grać, w innych miejscach, gdzie są te dźwięki. Teraz zrób sobie coś takiego, że masz, jak stroisz gitarę, na pewno stroisz gitarę, poza tym, jak nie stroiłeś jeszcze gitary, czy nie stroiłaś, to mam nawet kilka filmów o tym, jak nastroić gitarę. 6 dźwięków na gitarze na 1000% już znasz. To są te dźwięki na strunach pustych, czyli oznaczane na tabulaturze 0. Znasz 6 dźwięków, tak. 6 dźwięków. E, A, D, G, B, E. E, A, D, G, B, E. I teraz twoje zadanie byłoby zrobić sobie coś takiego, że znając skalę chromatyczną, wiedząc, jakie te dźwięki są po kolei, wyszukujesz pierwszy dźwięk. Zróbmy tak. Musisz wziąć kartkę. Wyszukujesz pierwszy dźwięk. Piszesz na kartce na samej górze. To można do zegarka porównać. To jest 12,5 tonów. Tyle samo, ile mamy godzin na tym, prawda? 11, 12. O jeden więcej. Na samej górze napisz A, później napisz, idąc w prawo, A, później AIS, B, C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS, A. Po prostu dojdziesz od A, nie, A żeby było jeden raz. A, idziemy całe kółko i kończymy na A, na tym jakby na tym samym pierwszym, bo to jest jakby pierwszy dźwięk, mijamy oktawę, żeby nie było obok siebie dwóch A, prawda? Zrób sobie to ćwiczenie i teraz sobie przeanalizuj. Popatrz na te litery, które są po kolei. Zrób sobie takie ćwiczenie, że idziemy i mówisz A, AIS, B, C, CIS, D, DIS, E, F, IS, G, GIS, A. Dobra, zarąbiście. Później na przykład bierzesz, na przykład może być co trzeci dźwięk. Na przykład mamy A, AIS, B, C. No to idziemy od C i
Patrz na kartkę i mów C, CIS, D, DIS, E, F, IS, G, GIS, A, AIS, B, C. I tak po kolei sobie przejedź wszystkie te dźwięki według tego koła. Swoją drogą ta konstrukcja koła, ta idea koła jeszcze nam się przyda. Koło kwartowo-kwintowe, my tutaj na razie mamy koło chromatyczne. To już taka moja własna nazwa, koło chromatyczne. Przećwicz sobie to, każdy dźwięk, żeby przećwiczyć. Czyli na przykład jeżeli dojdziesz do GIS-a, no to najlepiej co trzy dźwięki. Czy na przykład mamy A, mówimy sobie po kolei A. Później bierzemy, jest A, pierwszy dźwięk będzie AIS, B, drugi C. Od CIS-a jedziemy, później jest C, CIS, D, DIS. I od DIS-a jedziemy do DIS-a. Idziemy przez to, to też jeszcze będziemy o tym mówić, o interwał, który się nazywa, jeżeli mamy od A do C, to przechodzimy przez interwał tercji małej, to będziemy już o tym mówić, więc to spokojnie, ale po prostu, żeby sobie po trzy, jeżeli tam nie dojdziesz do tego z powrotem, bo trafisz znowu na C, to po prostu tych, które się ominęło, to żeby też sobie powtórzyć. To w jakiś sposób musimy znaleźć. Oczywiście najprostszy sposób to jest taki, że bierzesz A od A do A, później AIS od AIS do AIS, później B od B do B, C od C do C i tak dalej. To też jest jeden z tych sposobów. Tak więc napisz w komentarzu, co uważasz, co ci jakieś trudności sprawiało największe w tym i no, podziel się swoją opinią. I widzimy się w następnym wideo. Żegnam, bajo!